Państwu, nazywam się Patrycja Jankun i witam w kolejnym odcinku Kocham Tę Roślinę. Znajdujemy się dzisiaj w rajskim ogrodzie. Tak jak widać, można zakupić roślinki, obejrzeć roślinki, a dzisiejszą rośliną, o której będziemy rozmawiali, jest oto ten tutaj w okazach dwóch, właściwie trzech, bo jeszcze jest tutaj, guzikowiec. Guzikowiec jest dość ciekawą rośliną o fantazyjnym, można powiedzieć, pokroju, takim dość szerokim. Dorasta do 1,5 metra wysokości. Jego młode pędy, tak jak widać na tych okazach, są takie zaczerwienione, potem brązowieją, co jest dość ciekawe, bo stanowi to dodatkową dekorację. Liście guzikowca dorastają do 15 cm długości. Tak można nazwać, są takie dość mniejsze, te mają około 8-10, ale też są takie fajne i one są eliptyczne. Taką podstawową dekoracją guzikowca są kwiatostany, które tak jak widać tutaj są takimi okrągłymi, można powiedzieć, guzikami. Gdzie widać tutaj jeszcze tak fajnie, bo na przykład na tym jeszcze kwitnie guzikowiec, bo guzikowiec kwitnie od lipca do września. Tu widać, jak to śmiesznie wygląda, takie małe, jakby miał takie włoski zakończone takimi małymi kuleczkami. Tutaj można zobaczyć w takim żółtawym, delikatnym kolorze. Guzikowiec preferuje stanowisko słoneczne. Właśnie można sadzić w wszystkich miejscach ogrodu, tylko żeby miał dostęp do słońca, bo wtedy wiadomo, będzie się lepiej rozwijał. Ich naturalnym siedliskiem są tereny bagniste, dlatego też potrzebują gleb przepuszczalnych i wilgotnych, mocno wilgotnych. Guzikowiec jest rośliną, która nadaje się właśnie ze względu na jego upodobania glebowe do zasadzenia nad wszelkimi zbiornikami wodnymi, oczkami, jeziorkami, także jest to dość fajna roślina i właśnie dlatego powinniśmy ją pokochać. Także dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny odcinek Kocham tę roślinę.